Krakowem zapada już zmierzch. Tegoroczne iluminacje są naprawdę wyjątkowe, zaprojektowane specjalnie dla miasta Krakowa, inspirowane twórczością dwójki wybitnych krakowskich artystów, Stanisława Wyspiańskiego i Zofii Stryjeńskiej oraz etnografią regionu. Najważniejszym elementem w mieście jest na pewno piękna, żywa choinka, która stanęła na rynku głównym, udekorowana motywem, który również pojawia się w innych elementach tegorocznej dekoracji, motywem pawiego pióra. W zeszłym roku powstała księga krakowskiej identyfikacji wizualnej, w której został określony kolor, barwa błękitna miasta. Barwy miasta to tylko, przypomnę, błękit i biel. I właśnie dlatego też takie barwy zostały zastosowane przy projektowaniu dekoracji tegorocznej. W Nowej Hucie pojawiają się inne stylistycznie dekoracje. Inspiracją na pewno była architektura, ale również motywy ludowe, nawiązujące właśnie do tych wzorów zaczerpniętych ze sztuki ludowej, które stanowią pewną nowość w tej dekoracji, uzupełniają ją, czyli formy kryształowe, trójkąty, trapezy, zygzaki, które pozwoliły na stworzenie takich przestrzennych elementów dekoracyjnych, zarówno w formie baniek przestrzennych, jak i również dekoracji na słupach oświetlenia ulicznego. W okresie zimowym mamy dodatkowy walor, mianowicie taka świetlna Nowa Huta, czyli przepiękne iluminacje rozwieszone na niektórych budynkach, tudzież na roślinach. W centrum to robi bardzo duże wrażenie, ale tutaj, przy tej szarzyźnie bloków i elewacji, to efekt jest podwojony albo nawet potrojony. Te elementy ciągną się od placu centralnego aż do Alei Róż i tylko chwilę nas dzielą od tego, aż fotograficy nocni z całego świata zorientują się, że jest taka ładna dekoracja i tłumy tu będą walić. Warto to zobaczyć. Dwa tygodnie temu moja znajoma wprowadziła się do mieszkania, z którego okna wychodzą na Aleję Róż. No i ilekroć ją odwiedzamy, to zazdrościmy jej tego pięknego widoku, klimatycznego miejsca, szczególnie teraz z tymi ozdobami świątecznymi. Wspaniale jest mieć taki widok, kiedy wychodzi się z własnego domu. W sezonie artystycznym mam przyjemność prowadzić w Nowohuckim Centrum Kultury prezentację naprawdę dobrej piosenki literackiej. Scena piosenki autorskiej to jest coś naprawdę niezwykłego, ponieważ bardzo często znamy piosenki, nie znamy twórców. Lubimy te piosenki, kiedy przyjdziemy na taki koncert i posłuchamy, tylko nie wiemy, że one istnieją, bo śpiewający autorzy to zwykle dosyć skromni ludzie, którzy wychodzą z jakimś instrumentem, z gitarą i śpiewają napisane od siebie, od serca piosenki. Nie zawsze są to osoby bardzo popularne. Biegnij, biegnij, jaszczureczko, świat mój niosę w dłoń, głos mój nad buką i płynie, już go nie dobronisz, biegnij. Jaszczureczko, świat twój niosę w dłoń, głos mój nad bukami. Już go nie dogonisz. Teraz niestety jakoś tak się porobiło, że trzeba to rozgraniczać. Kiedy się mówiło, że piosenka, to wiadomo było, że ona ma tekst, muzykę, dobre wykonanie. Dzisiaj właściwie każdy, kto napisze jakąś rymowankę i ją śpiewa, mówi, że jest śpiewającym autorem. U nas to są naprawdę autorzy, którzy prezentują swoje piosenki o walorach literackich. To są prezentacje o walorach artystycznych. Piosenki napisane w jakiejś sprawie. Słuchaj, miła, jak to ptaszek śpi. Koncert dzisiaj trochę niezwyczajny, bo poetycki, a zarazem pastorałkowy. Będziecie Państwo w krainie moich piosenek, to piosenki z Bieszczadami w tle, bo tam się wychowałam, urodziłam, tam są moje korzenie i lubię o tym opowiadać. Świętego Józefa przypaśniczy. Oh,
Kraina Bieszczadzka ma to do siebie, że występują tam różne kultury, różne religie i ludzie, którzy tam zamieszkiwali, wspaniale to wszystko mieszali i łączyli ze sobą. I taki jest dzisiejszy koncert. Nie brakuje w nim pastorałek staropolskich, współczesnych, a także tych wschodnich, z obrządku wschodniego, bo właśnie w Bieszczadach tak się działo, że obok kolęd polskich śpiewano kolędy rusińskie. Oj, raduj się zemle, Syny Boży, narody wsia. O, przyjdę do Ciebie, Три праздники в погости, радуйся, ой, радуйся, земле, Сыне Божий, народився. Тим нашим музикуванням, певним доброї енергії, життя панству доброго року.